Cześć! Od bardzo dawna prosiście mnie, żebym pokazała Wam, jak robię swoje paznokcie i dzisiaj nadszedł ten czas. Może już wiecie, ale od jakiegoś czasu do stworzenia swoich hybryd używam lakierów nowej marki High Hybrid. Jest ona dla mnie idealna, tak samo dla Was, bo jest przeznaczona dla osób, które w fajny i prosty sposób w domowych warunkach chcą zrobić sobie paznokcie. Nie musicie iść do salonu i wydawać masę pieniędzy. Marka High oferuje najpotrzebniejsze akcesoria, które pomogą nam w ich wykonaniu, a oznacza to koniec z dziesiątkami różnych pilniczków, gdzie nie wiadomo, który od czego służy. To, co będzie nam potrzebne, to zestaw startowy, który zawiera wszystkie niezbędne rzeczy. Mamy w nim bazę, magiczny top, klasyczny czerwony lakier, lampę UV LED, bloczek polerski, aceton, cleaner, a do tego dwa pilniczki o gradacji 100 i 180. Jednak na samym początku zaczniemy od zdjęcia moich świątecznych hybryd, a zrobiłam je przy pomocy lakieru, który jest dostępny w zestawie startowym, czyli 245. Złotego o numerze 410 oraz klasycznej bieli. Zaczynam od lekkiego spiłowania topu, dzięki temu szybciej i prościej lakier zejdzie z naszych paznokci. Następnie wyciągam 10 folii do zdejmowania hybryd, wacik nasączam acetonem i nakładam na paznokcie. Ja zazwyczaj trzymam folię około 25-30 minut, tak aby wszystko od razu zeszło, a przy okazji możecie zobaczyć sobie kolejny odcinek swojego ulubionego serialu. Robienie hybryd to sama przyjemność i chwila na chill. I gotowe! Możemy zacząć szykować się do kolejnego nowego koloru. No właśnie, teraz jaki kolor wybrać? Będą to moje paznokcie sylwestrowe, więc trzeba trochę zaszaleć. Pomyślmy więc nad wyborem odpowiedniego lakieru. Na początku pomyślałam o ciemnych różach, bo chciałabym znów zrobić sobie różowe końcówki włosów. Do tego dochodzą moje dwa ulubione lakiery z kolekcji Party, czyli 350, przepiękny brokatowy róż i 349, czyli jasny błękit z różowym brokatem. Możemy też użyć idealnie pasujących na tą okazję lakierów, czyli 102, który daje efekt holo, czy też 104, a może znowu 410, czyli przepiękny złoty. A może jeszcze coś innego? Może spróbujemy jasnych róży? Mam naprawdę straszny dylemat. Obstawiajcie, który wybiorę. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Dobra, jeszcze chwilę Was podtrzymam w niepewności. Teraz wypoleruję paznokcie blokiem polerskim, tak by płytka paznokcia była równa, a do tego by lakier dobrze się trzymał. Na wacik bezpyłowy nalałam cleaner i przemyłam płytkę paznokcia tak, by zdjąć wszystkie pyłki. Teraz możemy przejść do mojej ulubionej części, czyli do malowania. Na samym początku nakładam bazę na wszystkie paznokcie i utrwalam lampą. Robię to zawsze przez 60 sekund, by mieć pewność, że wszystko zostanie na swoim miejscu. Następnie przechodzimy do koloru. Ostatecznie zdecydowałam się na kolor 103, czyli przepiękny, delikatny róż. Nakładam go na wszystkie paznokcie. Pamiętajcie, żeby po każdej warstwie utrwalać lakier światłem. Gdy kolor mamy już za sobą, chcę dodać trochę szaleństwa. W końcu będą to paznokcie, w których zacznę nowy rok, a jest to lakier o numerze 102. Gdy kwestię koloru i zdobień mamy już za sobą, przechodzimy do topu. Teraz jest o tyle super, że po jego utrwaleniu nie musimy odtłuszczać naszych paznokci, z czym zmagałam się przez naprawdę długi, długi czas. A do tego zobaczcie, jak ten top świeci się pod lampą. Gdy lampa zgaśnie, jest już po wszystkim. Teraz możemy cieszyć się naszym kolorem do momentu, aż będziemy chciały ponownie zmienić kolor naszych paznokci. W końcu High Hybrid jest dla osób, które uwielbiają bawić się kolorami i szaleć. To tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, to nie zapominajcie o łapce w górę i koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Czy Wy również robicie sobie hybrydy? Może to dopiero przed Wami? Może chcecie więcej filmów, jak zrobić super ładne i proste hybrydy? Koniecznie piszcie w komentarzach, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i pa, pa!